kręci go na wielką odległość. Ziobro w powietrzu, no przyzwoicie chyba bliżej, aniżeli macie kot. Ale to jest też bardzo dobry skok i zadowolony Łukasz Kruczek, bo kolejny Polak oddaje skok. Teraz 101 metrów, a więc pół metra tylko bliżej od Maćka Kota. Będzie miał dodane 0,9 punktu za wiatr, 3,2 belka. No to sędziów pół punktu wyższy od Maćka, 54,5, czyli 2,18, 18,5. I miejsce za Maciejem Kotem czwarte, a więc nasi na miejscu trzecim, czwartym. Hajbek prowadzi, Bank drugi, Kot trzeci, Ziobro czwarty, Maksym Oczkin, który skoczył na razie najdalej, 104 metry, jest na miejscu piątym.